hex przez 2x przykładowa rozgrywka tak, początkowe roz, rozstawienie zawsze na początku dajemy jedną płytkę na środek i w kształcie litery takiego Y powiedzmy po dwie tutaj z odstępem jednego pola dokładamy to jest takie początkowe rozstawienie Płytki rozdzielane pomiędzy graczy, tu jest dla 4 graczy, więc jest po 13. Jak był napad dla 5, to by było po, po, trzyna, po 13. No ale tu jest po 15. Akurat takie niebieskie żetoniki to są znaczniki rund. Tym sobie ustalić na początku, ile rund chcemy grać. I tak, jak wygląda rozgrywka? Odkrywamy. Wszystkim mogą zakryte. Odkrywamy sobie takiego yy, puzla i patrzymy. Można pasować jednym polem, dwoma, trzema, do, do sześciu. Jak, jak dopasujemy tylko jednym, no to potem kolejna osoba dopasowuje swoje. Jak dwoma dopasujemy, a można dwoma, no to wtedy możemy kolejnego z naszego stosu dopasować. Jakby się udało trzema dopasować, tu akurat Chyba nie mam takiej możliwości, ale jakby się dało, że trzema pasuje, no to wtedy mam prawo pozbyć się dwóch i te dwa ze swojego stosu dać innym graczom. Jakby było, że cztere, czterema bokami pasuje, no to wtedy cztery się pozbywam ze stosu i rozdaję innym, tam jednej osobie lub kilku, jak tam chce. Jakby było tak, że pięcioma. No wtedy w przejściu się pozbywam ze stosu. no Jakby, jakby była taka, taka, taka sprawa, że, że go w środek i, w, i każdym bokiem pasuje, co się rzadko zdarza, natomiast no, jest takie coś przeciwmożliwe, no to wtedy z automatu wygrywamy rundę. I przechodzimy do kolejnej rundy, w kolejnej rundzie kolejna osoba będzie tym pierwszym graczem i, i tak w kółeczko. Są zliczane punkty ujemne za heksy, które nam pozostały w ręku, gdy ktoś skończy rundę. No, i potem sobie zliczamy ten, kto ma najmniej tych punktów ujemnych. Ten, ten wygrał całą rozgrywkę, całą, całą całą grę. Gra bardzo szybka, fajna, takie, takie puzzle, ale, ale w sumie całkiem, całkiem mądre, z takimi zasadami właśnie jakieś tam bonusy za, za to, ile ściankami się połączyliśmy z resztą puzzli. Fajna, szybka. Dużo, dużo tych puzzli jest, więc dużo możliwości dokładania. No fajna, prosta gierka. Dzięki o to pudełeczko.